Cześć, witajcie. Z jednej strony wolałbym nagrywać takie vlogi, w których będę się cieszył z sukcesów i wskazywał i chwalił te rzeczy, które nam, Polakom, dobrze wychodzą, albo które dobrze prezentują Polskę w świecie. No i dzisiaj było ekstra. Justyna Kowalczyk w Szklarskiej Porębie zdeklasowała rywalki, wygrała sukces Polski. Super. Kibicowałem, cieszę się, udało się. Ale to, co zaprezentowała Telewizja Polska, transmitując te zawody, to było coś niesamowitego. Kto widział, to widział i wie, co mam na myśli. Kto nie widział, to widział to samo, co my. Czyli nic. Bo już pomijając warunki pogodowe, na które wiadomo, nie ma się wpływu, pogoda, kiepska widoczność, ok. Ale transmitować bieg narciarski, ważny dla Polaków, ważny też dla tego regionu, który ma szansę Szklarską Porębę postawić jako miejsce, gdzie mogą się odbywać zawody kolejne, następne zawody, jeszcze bardziej prestiżowe, o międzynarodowym zasięgu, i transmitować taką dużą, wielką sportową imprezę za pomocą 3 kamer, bo tyle na początku się doliczyłem. To jest naprawdę pomysł szalony. Naliczyłem autentycznie 3 kamery. Pierwsza na starcie, druga na pierwszym punkcie pomiarowym i trzecia ulubiona kamera realizatora, publiczność z wesołym plakatem: Justyna Kowalczyk, królowa jest tylko jedna. Słabe to było, zwłaszcza że podobno ta trasa była piękna i cudowna i wspaniałe zjazdy tam były i ciężki podjazd. Gdyby nie komentarz i gdyby nie wcześniejsze opisy i reportaże z przygotowań, to bym zupełnie tego nie wiedział. No ale to wiedziałem ja, umiarkowany kibic, który śledził przygotowania. Ale co ma widzieć zagraniczny kibic? Co widział tak naprawdę na tej trasie? Start i metę i jakiś podbieg. Zero w ogóle piękna, zero jakiegoś zaawansowania technicznego. Na innych trasach jeżdżą skutery z kamerami. Kamery są podwieszone na linkach, świetnie to transmitują. Okej, helikopter w tych warunkach. Dobra, rozumiem, nie wymagam wiele. W końcu nie płacę abonementu, więc spokojnie ten helikopter mogli sobie darować, przeżyłbym. Ale autentycznie, zresztą ci, którzy widzieli to wiedzą, o czym mówią, fatalnie to wyszło. No i potem właśnie przy takich realizacjach, zresztą w pierwszych komentarzach też tego typu rzeczy się pokazywały, że właściwie co to była za realizacja, co to była za fatalna transmisja. I potem chyba nie ma nic dziwnego, że jeżeli się pojawia kampania namawiająca do płacenia abonamentu, żeby telewizja była jeszcze lepsza, no cóż, nic dziwnego, że wywołuje sprzeczne uczucia. Mnie również denerwuje ta sytuacja, jak zwykle coroczny brak transmisji z gali wręczenia Oscarów i inne wpadki Telewizji Polskiej, zresztą z którą też przestawiam się ewentualnie na oglądanie online. Ale żeby tak nie było smutno, pesymistycznie i w ogóle do dupy, bo to zawsze łatwo się wyżywać na biednej, wielkiej korporacji, no to gdzieś tam są jakieś projekty, o których warto wspomnieć. Teatr na żywo, spoko, fajny pomysł, całkiem niezły, nieźle przyjęta sztuka, której tytułu właśnie zapomniałem, ale nieważne, będzie w napisach. Szykuje się kolejny teatr telewizji na żywo z Piotrem Frączewskim i Wojciechem Przoniakiem, chyba 2 lutego, chyba jakiś poniedziałek, początek lutego. To jest fajny projekt. Teatry, które pokazują historię i misyjność Inka bodajże, teatr o Rotmistrzu Pileckim. To były fajne rzeczy. Nawet głupia śmierć Ryśka z Klanu została wpasowana w program dawców nerek, przekazywanie organów po śmierci, więc nie jest tak źle. Ale tej transmisji ze Szklarskiej Poręby to wam nie zapomnę. To było spieprzone. Do widzenia. Nie pozdrawiam. TVP.